Także proszę Państwa, 50 tysięcy filmów El Mercedes, edukacyjnych filmów, to nie są byle jakie filmy, to są filmy kultowe, to są filmy... Jakże wymowne, Maryjo, jest... Niepośrednie, jak te książki, bo jedna jest na przykład Biblia, prawda? A książek jest wiele, no książek jest i takich, które też pomagają zrozumieć Biblię, ale przecież wiadomo, że takich książek jest bardzo mało. Dziadostwa jest najwięcej zawsze, ale tego, co jest dobre, to jest mało. Jezus był na przykład doskonały, był dobry, Jezus. Chociaż Jezus powiedział też, że dobry jest tylko Bóg. Prawda? Dobry jest tylko Bóg, ale Jezus był jeden, Jezus nie był jakimś tam gościem, nie był jakimś tam, że przybył. To było w jednym narodzie, tak żeby już tutaj oni nie mieli wyjścia, Żydzi, bo na przykład niektórzy mówią, och, że Żydzi wcale Jezusa Chrystusa nie zabili. Nie mają wymówki, bo księga Izajasza mówi nawet, że myśmy go zabili. Przecież sama się na to wszystko zgodziła, bo taka jest wola Boża. Ciągle sobie tę odpowiedź przypominała, a to stawało się dla niej umocnieniem i światłem w ciemnościach. Jak jednak wiele potrzeba ofiary, siły i koncentracji, by wytrwać na tej drodze. Świadomość tego, na co się dobrowolnie zgadzamy, wcale nie pozbawia nas naszych ludzkich doznań, uczuć i emocji. Jeśli kobieta pamięta i jest świadoma tego, iż dobrowolnie ślubowała miłość swemu narzeczonemu, wcale to nie pozbawia jej wielu bolesnych doznań w obliczu trudnych sytuacji w małżeństwie. Czyż one nie prowokują do podjęcia jakże drastycznych decyzji, nie skłaniają do podjęcia radykalnych środków, bo przecież po co się mam męczyć? Zatem wiedząc, pamiętając, iż to, co w danej chwili przeżywam, jest moim świadomym wyborem, wcale nie pozbawia mnie ludzkich emocji i doznań. W takiej sytuacji, jakże wiele potrzeba z naszej strony ofiary, by znając właściwą drogę, wytrwać na niej i nie dać się zwyciężyć pokusie. Matko, gdzie znalazłaś źródło siły, by wytrwać? Czy mogłaś się z kimś podzielić swoim cierpieniem? Czy ktokolwiek z ludzi mógłby wówczas powiedzieć, iż rozumie, co czujesz? W nieogarnionym bólu byłaś również sama. Do nikogo nie mogłaś się zwrócić o radę, pomoc czy wskazanie. Wszystkie te zdarzenia musiałaś przeżyć sama. Wiedząc, iż w czasie zwiastowania świadomie Bogu powiedziałaś tak. W obliczu wielkiego cierpienia budzą się zwykle jednak w człowieku reakcje naznaczone współczuciem. Czasem łzy same cisną się do oczu. Trudno przejść obojętnie wobec cierpiącego człowieka. I tak się wówczas dzieje w czasie drogi krzyżowej. Oto wraz z tłumem gapiów podążają za skazańcem kobiety, które go opłakują, gdyż prowadzony jest na ukrzyżowanie. Jakże miły znak, ludzka reakcja, współczucie. Jest zatem jeszcze w tym tłumie ktoś, kto zachował ludzkie uczucia, uronił łzę, patrząc na poniżenie i cierpienie człowieka. Czy jednak taki widok dla matki, która świadoma jest misji swego syna, stanowi pocieszenie? Jako gest współczucia z pewnością jest czymś miłym, jednak samo zawodzenie i płacz to zbyt mało wobec dokonującej się tajemnicy. Płaczą, zawodzą, a jednak droga prowadzi dalej ku ukrzyżowaniu. Nikt nie mówi stop. Nikt nie wyznaje wiary w Jezusa jako zapowiedzianego Mesjasza. Dlatego też Jezus mówi bardzo jednoznacznie: nade mną nie płaczcie, płaczcie nad sobą i waszymi synami. Czyż te słowa nie uświadamiają nam czegoś istotnego? W
wyrywają nas ze słodkiego stanu ukojenia i świadomości, iż słowa żalu i współczucia wobec męki Jezusa są czymś wystarczającym. Otóż nie. Istota leży nie w ludzkim współczuciu, lecz w wyznaniu wiary w Jezusa. Nie w ludzkim zawodzeniu wobec cierpienia, lecz w zwróceniu uwagi na przyczynę takiego stanu rzeczy. Mogę się wzruszać męką Chrystusa, a dalej trwać w swych grzechach. Jeśli tak by było, to prawdziwie szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Matko, dziękuję Ci za kolejną katechezę, która uczy mnie dojrzałej wiary, uczy czynów i postaw, a nie jedynie okazywania uczuć. Dziękuję Ci, Matko. Ave Maria. Modlitwy i koncerty muzyczne złożyły się na tegoroczne 9. dziękczynienie w rodzinie. Do dawnego portu drzewnego w Toruniu licznie przybyli sympatycy Radia Maria z kraju i z zagranicy. Obecni byli także m.in. szef MSWiA Mariusz Błaszczak i szef MON-u Antoni Macierewicz, którzy objęli wydarzenie swoim patronatem. Był również pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk. Prezydenta Polski reprezentował sekretarz stanu Adam Kwiatkowski. Dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, witając uczestników spotkania, mówił, że Radio Maryja to obok techniki i sprzętu przede wszystkim człowiek i wspólnota. I to jest właśnie rodzina Radia Maryja. Często nas atakowali, że jesteśmy twierdzą oblężoną i imperium. I wtedy powiedzieliśmy sobie, tak, twierdza oblężona, to przyjeżdżajcie, zobaczcie, co żeście zrobili. I wszyscy, i wierzący, i niewierzący, i przyjaciele, i wrogowie, i ci, którzy są zbałamuceni. I tak się rozpoczęło dziękczynienie w rodzinie. Jest to dziękczynienie ludziom, rodzinie Radia Maryja, wszystkim. Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II przewodniczył ordynariusz diecezji świdnickiej. Ksiądz biskup Ignacy Dec w homilii mówił o motywach wdzięczności wobec Boga. Wśród nich wymienił m.in. Radio Maryja i dzieła powstałe przy tej rozgłośni. Jesteśmy przekonani, że Polska nie byłaby dzisiaj taka, jaka jest, gdyby nie było Radia Maryja, telewizji Trwam i pozostałych dzieł toruńskich stworzonych przez Ojca Redemptorystów. Media te dzięki służbie prawdzie, dzięki finansowej i ideowej niezależności pozyskują sobie coraz więcej słuchaczy, telewizów i innych odbiorców. Najszerszy i największy zasięg i stopień oddziaływania posiada najdłużej działające Radio Maryja i telewizja Trwam. W trakcie dziękczynienia jego uczestnicy upamiętnili kobiety internowane w okresie stanu wojennego. Część z nich była obecna na mszy świętej i uczestniczyła w poświęceniu i odsłonięciu pamiątkowej tablicy we wnętrzu sanktuarium. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powiedział, że ponad 700 internowanych kobiet musiało dać świadectwo swojej odwagi i poświęcenia. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj skłaniamy przed Wami głowę. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dziękujemy Wam za Wasz heroizm, za Wasze poświęcenie. Wiele z Was zostawiło samotne, małe dzieci. Wiele z Was zostawiło starszych rodziców. Wiele zostawiło mężów. I poszłyście na tę poniewierkę. Wyszłyście z niej nietknięte. Wyszłyście z niej przenosząc bohaterstwo i dając je siłę całemu narodowi, także nam.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wskazał, że dziś, kiedy mamy wolne państwo, upominamy się o naprawę krzywd, które wyrządzili Niemcy, napadając na Polskę. Dodał, że rząd będzie w swoich działaniach konsekwentny. Po mszy świętej na terenie przylegającym do świątyni odbyły się koncerty muzyczne. Wystąpił m.in. Jerzy Połomski. Uczestnicy dziękczynienia w rodzinie korzystali m.in. z bezpłatnych konsultacji medycznych oraz bogatej i zdrowej oferty kulinarnej. Najmłodsi poznali od kulis pracę straży pożarnej i brali udział w atrakcjach sportowych. 9. dziękczynienie w rodzinie w Toruniu odbyło się pod patronatem szefów MSWiA i MON, a także prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. Transmisję dziękczynienia w rodzinie przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwa. W ponad 2000 miast i miejscowości w Polsce i na świecie odbyło się Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Z tej okazji w wielu miejscach zaplanowano m.in. towarzyszące lekturze inscenizacje uliczne i warsztaty. Biegi, biegi, z Mazowsza do Mazowsza, z Warszawy do Warszawy, no bo przecież z Białegostoku nikogo nie było, z Gdańska, z Krakowa, może najwyżej z Częstochowy. Także proszę Państwa, z Mazowsza do Mazowsza, biegi, święto kanału El Mercedes, 50 tysięcy edukacyjnych filmów. Jak Państwo widzicie, wcale aż tak bardzo na Kamczatkę, na Filipiny, na krzyż, aby się rzucić. Nie ma sensu jechać, nie ma potrzeby w ogóle tam jechać. I nie ma potrzeby, żeby prawosławni przyjeżdżali z Anglo-Ameryki Białystok tutaj do Warszawy i rzeczywiście prawosławnych nie było tu na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, bo biegi były z Mazowsza do Mazowsza, z Warszawy do Warszawy. Biegi moherowe. Poinformowało o tym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. A wszystko wskazuje na to, że przekop powstanie w miejscowości Nowy Świat, gdyż w tym miejscu Mierzeja Wiślana jest najwęższa. Koszt inwestycji jest szacowany na około 880 milionów złotych. Na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje koło Tweru uczczono pamięć polskich jeńców obozów w Ostaszkowie, rozstrzelanych wiosną 1940 roku przez NKWD. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele polskiej policji, straży granicznej i dyplomacji. W tej nekropolii znajduje się 25 zbiorowych mogił, w których spoczywają szczątki ponad 6 tysięcy polskich jeńców. W rosyjskiej części zespołu memorialnego spoczywa według źródeł rosyjskich około 5 tysięcy ofiar represji, obywateli ZSRR zamordowanych przez NKWD w latach 30. XX wieku. Dwaj nieletni Marokańczycy przyznali się do napadu na Polaków w Rimini. Mężczyźni sami zgłosili się na posterunek karabinierów we Włoszech, podała agencja ANSA. Wcześniej policja opublikowała zdjęcia, na których widać napastników. Do brutalnego gwałtu i pobicia doszło pod koniec sierpnia. Sprawców napaści było 4. Trwają poszukiwania 2 pozostałych. W Niemczech przebywa około 60 byłych bojowników związanej niegdyś z Al-Kaidą, grupy znanej jako Front Al-Nusra, poinformował o tym Der Spiegel. Część z nich brała udział w masakrach na cywilach i żołnierzach armii syryjskiej. Gazeta napisała, że dżihadyści przedostali się do Niemiec szlakiem bałkańskim. Wcześniej zmienili nazwiska. Ich identyfikacja była możliwa, ponieważ w Niemczech rozpoznali ich Syryjczycy, którzy byli świadkami popełnionych przez nich zbrodni. Ojciec Święty Franciszek powiedział przywódcom 7 religii południowej, że należy sprzeciwić się retoryce strachu i nienawiści. Do spotkania w Watykanie doszło w dniach poważnych napięć w związku z polityką zbrojeń Korei Północnej. Kraj ten kontynuuje budowę swojego potencjału rakietowego i nuklearnego, mimo zakazujących tego rezolucji i sankcji ONZ. Niedawno północno-koreański pocisk balistyczny przeleciał nad terytorium Japonii. Grożono też odpaleniem rakiet w pobliżu amerykańskiej wyspy Guam na Pacyfiku.
Rafał Majka wygrał 14 etap wyścigu Vuelta Espania z metą Sierra de la Pandera. Tym samym został on pierwszym polskim kolarzem, który ma w dorobku etapowe triumfy dwóch wielkich wyścigów. W 2014 i 2015 roku wygrał odcinki Tour de France. I tą informacją kończymy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam.
Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na nasze nocne spotkanie. Mamy już Dzień Pański, niedzielę, nowy dzień naszego życia, zatem rozpoczynamy go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak zawsze także przyzywamy opieki Matki Najświętszej. Ewangelii, która dzisiaj jest dedykowana nam, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, wersy od 21 do 27. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie, z mego powodu znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Thank you.
my wspominamy dzisiaj świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Grzegorz urodził się w 540 roku w Rzymie w rodzinie patrycjuszy. Jego rodzice, święty Gordian i święta Sylwia, doznają chwały ołtarzy. Na jego wychowanie miały dość duży wpływ również jego ciotki, święta Farsylia i święta Emiliana, które mieszkały w pałacu Gordiana. Swoją młodość Grzegorz spędził w domu rodzinnym na Civilus Scauri, położonym w pobliżu dawnego pałacu cesarza Septymiusza Severa, cyrku wielkiego oraz istniejących już wówczas bazylik świętych Jana i Pawła, świętego Klemensa, czterech koronowanych i Lateranu. Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do stanowiska prefekta, czyli namiestnika Rzymu, znajdującego się wtedy pod władzą Cesarstwa Wschodniego od roku 552. Po czterech latach mądrych i szczęśliwych rządów niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko i wstąpił do benedyktynów. Własny rodzinny dom zamienił na klasztor dla 12 towarzyszy. Ten czyn zaskoczył wszystkich. Pan Rzymu został ubogim mnichem. Dysponując ogromnym majątkiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. W cieniu słynnego później opactwa świętego Andrzeja na wzgórzu Celio trwał na modlitwie i poście. W roku 577 papież Benedykt I mianował Grzegorza diakonem Kościoła Rzymskiego, a w roku 579 papież Pelagiusz II uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli przedstawicielem na dworze cesarza wschodniorzymskiego. Grzegorz udał się więc w stroju mnicha wraz z kilkoma towarzyszami do Konstantynopola, tam spędził 7 lat, wykazał się dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi, korzystając z okazji nauczył się języka greckiego. A ceniąc wielką mądrość i roztropność Grzegorza, papież Pelagiusz II wezwał go z powrotem do Rzymu, by pomagał mu bezpośrednio w zarządzaniu kościołem i służył radą. Miał jednocześnie pełnić obowiązki osobistego sekretarza papieża. Od roku 585 był także opatem klasztoru. 7 lutego 590 roku zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie przez aklamację wybrali Grzegorza. Ten w swojej pokorze wymawiał się, napisał nawet do cesarza i do swoich przyjaciół w Konstantynopolu, by nie zatwierdzano jego wyboru. Stało się jednak inaczej i 3 października 1590 roku odbyła się jego konsekracja na biskupa. Przedtem przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku Rzym nawiedziła zaraza, jedna z najcięższych w historii tego miasta. Grzegorz zarządził procesję pokutną dla odwrócenia klęski. Wyznaczył 7 kościołów, w których miały gromadzić się poszczególne stany. Kler w bazylice świętych Kosme i Damiana, mnisi w bazylice świętych Gerwazego i Protazego, mniszki w kościele świętych Piotra i Marcelina, chłopcy w bazylice świętych Jana i Pawła, wdowy w kościele świętej Eufemii, a wszyscy inni w kościele świętego Stefana na Celio. Z tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież elekt wygłosił wielkie przemówienie o modlitwie i pokucie. Podczas procesji Grzegorz zobaczył nad mauzoleum Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad mauzoleum Hadriana, zwanym także Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem. Pontyfikat Grzegorza trwał 15 lat. Zaraz na początku swoich rządów Grzegorz nadał sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu – Sługa Sług Bożych. Do ówczesnych patriarchów Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii skierował wysłanników z zawiadomieniem o swoim wyborze w słowach pełnych pokory i przyjaźni, czym pozyskał sobie ich miłość. Codziennie głosił Słowo Boże. Podobnie także oczyścił kurię papieską,
zreformował służbę wobec ubogich. Wielką troską otoczył rzymskie kościoły i diecezje Włoch. Dla lepszej kontroli wyznaczył osobnego wizytatora. Był stanowczy wobec nadużyć. Poprzez przyjaźń z królową Longobardów pozyskał ją dla kościoła. Kiedy Bizantyjczycy pokonali Wandalów i zajęli północną Afrykę, tamtejsi biskupi zaczęli dążyć do zupełnej autonomii od Rzymu, co mogło grozić schizmom. Papież energicznie temu zapobiegał. Wielką radość sprawiła mu wiadomość o nawróceniu w Hiszpanii ariańskich Wizygotów dzięki gorliwości i taktowi świętego Leandra, z którym święty Grzegorz był w wielkiej przyjaźni. Najgorzej układały się stosunki Rzymu z Konstantynopolem, chociaż papież utrzymywał z cesarstwem jak najlepsze stosunki. Patriarchowie uważali się za równorzędnych papieżom, a nawet za wyższych od nich właśnie dlatego, że byli biskupami w stolicy cesarzy. W tym właśnie czasie patriarcha Konstantynopola nadał sobie nawet tytuł patriarchy ekumenicznego, czyli powszechnego. Przeciwko temu Grzegorz zaprotestował i nigdy tego tytułu nie uznał, uważając, że należy się on wyłącznie biskupom rzymskim. Grzegorz rozwinął owocną działalność także na polu administracji kościelnej, uzdrowił finanse papieskie, zagospodarował majątki, które służyły na utrzymanie papiestwa, w równym stopniu zasłużył się na polu liturgii poprzez swoje reformy, ujednolicił i upowszechnił obrządek rzymski. Od pontyfikatu Grzegorza pochodzi zwyczaj odprawiania 30 mszy świętych za zmarłych, zwanych gregoriańskimi, od jego imienia. Kiedy papież był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owym czasie posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika było uważane za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby dać lekcję mnichom, nakazał pogrzebać ciało owego zakonnika poza klasztorem w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski o jego duszę, nakazał odprawić 30 mszy świętych dzień po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia msza święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podziękować mu, oświadczając, że te msze święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 mszy świętych Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją do nieba. Przy bardzo licznych i absorbujących zajęciach publicznych Grzegorz także bardzo wiele pisał. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Do najcenniejszych jego dzieł należą dialogi, reguła pasterzowania, sakramentarz, homilie oraz listy. Z imieniem świętego Grzegorza Wielkiego kojarzy się także tradycyjny śpiew liturgiczny Kościoła Łacińskiego, chorał gregoriański. Również od jego imienia, który choć w pełni ukształtował się dopiero w VIII wieku, to jednak przypisywany jest temu świętemu. Grzegorz zmarł 12 marca 604 roku. Obchód ku jego czci przypada obecnie 3 września, w rocznicę konsekracji biskupiej. Jego ciało złożono obok świętego Leona I Wielkiego i świętego Gelazjusza i innych w pobliżu zakrystii bazyliki świętego Piotra. Pół wieku później przeniesiono je do samej bazyliki wśród ogromnej radości ludu rzymskiego. Średniowiecze przyznało Grzegorzowi przydomek Wielki, a historia nazwała go apostołem ludów barbarzyńskich. Należy do 4 wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Stąd poświęcam mu także w tym wprowadzeniu więcej miejsca, bardziej szczegółowo. Jest patronem m.in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i muzyków. To święty Grzegorz Wielki, który dzisiaj nam patronuje.
najlepsze życzenia przy okazji dzisiejszego wspomnienia świętego Grzegorza Wielkiego. Składam także ojcu Grzegorzowi Wosiowi, który posługuje w Radiu Maryja i który dzisiaj w dzień swojego patrona ma także imieniny. Ojcze Grzegorzu, znamy się także z roku, bo jesteśmy z jednego roku w seminarium. Bożego błogosławieństwa w imieniu wszystkich ojców i myślę całej rodziny Radia Maryja także i swoim oczywiście ojcu składam, dziękując za tę posługę. Niech mądrość świętego Grzegorza Wielkiego będzie również twoją mądrością. A dzisiaj obok panów, którzy noszą imię Grzegorz, świętują Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bronisław, Erasm, Gerard, a także Gerarda, Jan, Maryn, Maryniusz, Natalis i Szymon. Patrzymy do kalendarza. Dzisiaj niedziela, trzeci dzień września. Przysłowie wrzeszczy wrzesień, że już jesień. No trochę taka pogoda jesienna już jest. Słońce wzejdzie o 5.50, zajdzie o 19.20, a zmierzchać się zacznie przed 20, za 5.20. Czyli widzicie państwo, i sami ci papieże, i ta historia obejmuje szeroki wachlarz wieków, czasu. Także no tego, czego więcej, to wiadomo, że to nie jest prawda, bo wąska droga jest, która prowadzi do życia wiecznego. Wąska droga, wąska jest droga i ciasna brama. I niewielu jest tych, którzy tam się wciskają, proszę państwa. Wciskać się, przeciskać się vigorously przez te bramy trzeba z takim wysiłkiem. To nie jest coś, że my sobie będziemy na leżaku leżeć i nad Wisłą pić tu i pikniki, proszę państwa. To jest coś takiego przeciwnego do biegania, bo bieganie to jest też jakiś wysiłek, ale tutaj trzeba się ścieśnić i z wigorem, aby wejść przez wąską bramę. To nie jest łatwo. Vigorously, z wysiłkiem, z determinacją. To nie jest taka zabawa z piwkiem nad Wisłą. Ha, ha, ha. Moherere. Akcja niemieckich dywersantów w celu opanowania Bydgoszczy, nazywana Krwawą Niedzielą. Krwawa Niedziela, gdzie też o Bydgoszczy? Region czesko-słowacki, wojska niemieckie 3 września 1939 roku wkroczyły do Częstochowy. Zakończyły się także przegrane bitwy pod Węgierską Górką, pod Bukowcem i Wyrami. W roku 1941 w obozie Auschwitz Niemcy dokonali masowej egzekucji z użyciem cyklonu B. W roku 1943 w Kamesznicy w powiecie żywieckim Niemcy powiesili 10 osób. W roku 1944 podczas 34 dnia Powstania Warszawskiego nasiliły się walki w Śródmieściu, które zostało zbombardowane przez artylerię i lotnictwo, a oddział z grupy AK Campinos pod wodzą porucznika Adolfa Pilcha, pseudonim Dolina, dokonał w nocy z 2 na 3 września wypadu na wieś Truskaw, gdzie stacjonował kolaboracyjny rosyjski batalion SS Rona, zabijając do 250 Rosjan, raniąc 100 przy własnych stratach, 10 zabitych i 10 rannych. To najważniejsze daty w naszej historii. Pamiętajmy o tych wszystkich wydarzeniach, tak by historia stawała się naszą nauczycielką życia. 22 minuty po godzinie 12 w nocy, czyli po północy. Proszę państwa, dzisiaj także jesteśmy świeżo po święcie dziękczynienia, więc także dzisiaj trochę i muzyki, i słowa związanego z dzisiejszym, wczorajszym już świętem. To święto to podziękowanie dla wszystkich, którzy włączają się w apostolat Radia Maryja. Drogowskazów na tej drodze brak. Nie wiadoma jest odległość ani czas. Drogowskazów na tej drodze brak i znajduje drogę tę niewielu z nas. Lecz
Sądowskiego ponad wynikający z ustawy wiek za zgodą ministra sprawiedliwości jest zagrożeniem dla niezawisłości i niezależności sądów. Komisja Europejska teraz przeanalizuje tę odpowiedź i zdecyduje o dalszych krokach. Jeśli uzna wyjaśnienia za niewystarczające, wyśle drugie upomnienie. A jeśli i późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia sporu, Bruksela skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Frans Timmermans opowiedział się za utworzeniem w Libii obozów dla uchodźców. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przyjechał do Czernobyl we Włoszech, gdzie bierze udział w forum ekonomicznym. Frans Timmermans stwierdził, że trzeba jak najszybciej otworzyć obozy dla uchodźców pod auspicjami ONZ-u, w których pracownicy Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców decydowaliby, komu przyznać azyl polityczny lub status uchodźcy. Osoby te byłyby następnie przewożone i rozlokowywane w krajach unijnych, natomiast reszta otrzymałaby pomoc w powrocie do domu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że znaczna większość migrantów, którzy przybywają do Włoch, nie ma szans na otrzymanie azylu, więc należy usprawnić i przyspieszyć procedury dobrowolnej repatriacji. Jego zdaniem włoski rząd zrobił słusznie, ograniczając uprawnienia statków ratowniczych organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym. Wyraził zadowolenie, że libijska Straż Przybrzeżna, która zawraca łodzie z migrantami, odzyskała kontrolę nad swoimi wodami terytorialnymi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro dojdzie do debaty telewizyjnej między Angelą Merkel a jej najgroźniejszym rywalem w walce o fotel kanclerza, Martinem Schulzem. CDU na 3 tygodnie przed wyborami utrzymuje zdecydowaną przewagę we wszystkich sondażach. Niektórzy eksperci twierdzą, że telewizyjna debata jest ostatnią szansą dla Martina Schulza i SPD na polepszenie notowań. 64% ankietowanych Niemców jest zdania, że z telewizyjnej debaty zwycięsko wyjdzie Angela Merkel. 17% wierzy w zwycięstwo Martina Schulza. Szacuje się, że debatę Angeli Merkel z Martinem Schulzem obejrzy minimum 15 milionów widzów, a będą ją transmitować obydwie stacje telewizji publicznej oraz dwie prywatne stacje RTL oraz Sat1. Debatę będzie moderować 4 znanych dziennikarzy. Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 24 września. Zastępca ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie wezwany do MSZ Rosji. Została mu wręczona nota protestacyjna w związku z, jak stwierdzono w Moskwie, zamiarem amerykańskich władz przeprowadzenia rewizji w przedstawicielstwie handlowym Rosyjskiej Federacji w Waszyngtonie. Rosyjski MSZ w komunikacie dla mediów zwrócił uwagę, że Rosja z dniem dzisiejszym traci dostęp do budynku, który należy do niej i jest objęty immunitetem dyplomatycznym. Traktujemy planowane przeszukanie bez obecności rosyjskich przedstawicieli i zamiar wyłamania drzwi wejściowych jako bezprecedensową wrogą akcję. Zauważamy, że służby specjalne Stanów Zjednoczonych mogą ją wykorzystać w celu zorganizowania antyrosyjskiej prowokacji. Czytamy w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Resort Spraw Zagranicznych Rosji domaga się od Waszyngtonu zaprzestania poważnego naruszania prawa międzynarodowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W lipcu władze na Kremlu nakazały Amerykanom redukcję swojego personelu dyplomatycznego w Rosji z 1200 do 450 osób. Był to odwet za zaostrzenie przez Kongres USA sankcji wobec Moskwy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaprzestały wydawania wiz Rosjanom w konsulatach w Petersburgu, Władywostoku i Jekaterynburgu. W czwartek Departament Stanu nakazał Rosji zamknięcie konsulatu w San Francisco i 2 biur w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Obowiązek wykonania tej decyzji upływa dzisiaj. Od 2018 roku wjeżdżający na Ukrainę cudzoziemcy będą musieli poddać się kontroli biometrycznej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Petro Poroszenko. Zdaniem ukraińskich władz przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa kraju, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej agresji. Z początkiem przyszłego roku od wjeżdżających na Ukrainę obywateli innych państw zbierane będą dane biometryczne, odciski palców i fotografie cyfrowe. Ukraiński prezydent, zapowiadając miesiąc temu stworzenie odpowiednich przepisów, wyraził opinię, że takie regulacje znacznie poszerzą możliwości walki z terroryzmem. Dziś rozporządzenie Petra Poroszenki o biometrycznej kontroli na granicach opublikowano w rządowej gazecie Urzędowej Kurier. Jak czytamy, Ukraińska Rada Ministrów zobowiązana jest do zorganizowania od 1 stycznia 2018 roku biometrycznych kontroli na granicach. Komentując zaostrzenie kontroli na granicach, szef Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa Wasyl Hrycak zaznaczył, że kontrole, zwłaszcza wobec obywateli Rosji, znacznie ułatwią pracę służb. Wobec wjeżdżających na Ukrainę Rosjan oprócz kontroli biometrycznej wprowadzony też ma być obowiązek meldunku i informowania o miejscu pobytu na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio.
Stany Zjednoczone zrewidują traktat podpisany z Koreą Południową o ograniczeniu produkcji pocisków balistycznych. Była o tym mowa podczas rozmowy telefonicznej między amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Korea Południowa ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej chce wzmocnić swój potencjał pocisków rakietowych. Do tego potrzeba jednak zmian w traktacie z USA. Zgodnie z ostatnimi zapisami wprowadzonymi w 2012 roku, Seul może produkować rakiety o zasięgu do 800 km i wadze do 0,5 tony. Biały Dom poinformował z kolei, że Donald Trump pozytywnie odniósł się do prośby Korei Południowej dotyczącej zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego. Seul miałby wydać na ten cel kilka miliardów dolarów. Korea Północna w tym tygodniu dokonała udanego testu rakiety średniego zasięgu, która przeleciała nad terytorium Japonii. W tym roku Pjongjang po raz pierwszy przeprowadził też pomyślne testy pocisków międzykontynentalnych, mogących zagrozić terytorium USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz wracamy do Europy. Reżyseria Kenneth Branagh w roli tytułowej Tom Hiddleston. Te nazwiska na plakacie promującym szekspirowskiego Hamleta przyciągnęłyby tłumy widzów. Ale pokazywana w Londynie inscenizacja odbywa się w sali tak małej, że przez cały miesiąc, choć spektakle odbywają się niemal codziennie, obejrzy ją tylko około 4000 osób. Skąd taka decyzja? O tym nasz londyński korespondent. To be or not to be. Maleńki teatr, wielka sztuka i wielkie osobowości. That is the question. 21 lat temu Kenneth Branagh, jeden z brytyjskich specjalistów od Szekspira, wyreżyserował słynną adaptację filmową. Zagrał też tytułową rolę. Teraz rolę tę oddaje... gwieździe komiksowego Thora i uznanego serialu Night Manager. Tom Hiddleston mówi teatralnemu magazynowi The Stage, że postać Hamleta oferuje nieskończoną niemal liczbę możliwych interpretacji. Pole manewru dla tych, którzy chcieli zdobyć bilety, było zdecydowanie bardziej ograniczone. Hiddleston zagra Hamleta, a wy tego nie zobaczycie, napisał Guardian. I nie chodzi tu nawet o cenę w przeliczeniu 500 lub 300 zł, ale o fakt, że bilety przyznawano na zasadzie loterii. Trudno się dziwić, bo w sali zmieści się jednorazowo 160 osób. A wszystko to służy szczytnemu celowi. Królewska Akademia Sztuki Dramatycznej zbiera pieniądze na renowację budynku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Podsumowanie dnia. A w podsumowaniu dnia czas na komentarze. Dziś te komentarze podzieliliśmy sobie tak na przyszłość i przeszłość. No to najpierw będzie o przyszłości. To zmiany wprowadzane nowelizacjami ustaw o ustroju sądów powszechnych. Sprawdzimy zaraz, jak one oddziałują, czy w ogóle oddziałują na niezawisłość sądów i ich orzecznictwo. A dlaczego w ogóle o tym mówimy? No bo to oś sporu między Polską a Komisją Europejską. Naszym gościem jest dr Jacek Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. To zanim zaczniemy roztrząsać ten spór Unia Europejska kontra Polska, to na początek zasadnicze, podstawowe pytanie. Czy ta ustawa, która obowiązuje, jedna z trzech, która obowiązuje, bo dwie zostały zawetowane przez prezydenta, o ustroju sądów powszechnych, ona może wpływać na niezawisłość sędziów, na orzecznictwo, czy to jest w ogóle wykluczone? Może wpływać, ponieważ oczywiście każda ustawa regulująca ustrój sądownictwa wpływa na to, jak sędziowie orzekają, wpływa na to, jak sędziowie funkcjonują, więc tutaj odpowiedź brzmi oczywiście tak, natomiast ocena, czy to będzie wpływ negatywny czy pozytywny, już nie jest taka jednoznaczna, nie jest taka oczywista. To będzie w dużej mierze zależało od tego, w jaki sposób ta ustawa zostanie wdrożona. Główny problem z tą ustawą polega na tym, że ona jest elementem planu, wydaje się, Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby dokonać daleko idących zmian kadrowych w sądownictwie. I te zmiany mogą obrócić się zarówno na korzyść jakości i niezawisłości orzekania, jak i mogą pójść w zupełnie przeciwnym kierunku. To będzie po prostu zależało od tego, jacy ludzie zostaną usunięci, a jacy ludzie przyjdą na ich miejsce. Chodzi tu przede wszystkim o prezesów sądów, których minister Ziobro zamierza wymienić, zdaje się, w dosyć dużej skali. No i to jest pytanie, czy będzie potrafił trafnie zidentyfikować tych prezesów sądów, którzy są rzeczywiście słabymi prezesami, kierują swoim sądem nie po menedżersku, wadliwie, bo tacy niewątpliwie są i jest dużo słabych sądów w Polsce, choć trzeba zaznaczyć, że są też sądy nieźle zarządzane i teraz pytanie, czy ministerstwo będzie w ogóle potrafiło odróżnić jedno od drugich. A drugie pytanie, skąd brać tych ludzi, którzy mieliby zastąpić czasowych prezesów i nie ukrywam, że ja mam tutaj sporą obawę, że naturalnym dla Zbigniewa Ziobry zapleczem kadrowym, które sięgnie, będą prokuratorzy, których będzie chciał do sądownictwa
wprowadzić, uczynić sędziami i następnie awansować na prezesów, to moim zdaniem nie jest pomysł dobry i jeżeli tak się stanie, to on sądownictwu polskiemu nie podoba. Więc nie sama ustawa przesądza, tylko sposób jej wykonania o tym, co tak naprawdę będzie dalej. No dobrze, a czy w takim razie Unia Europejska tutaj bije w tarabany zupełnie niepotrzebnie, czy jednak potrzebnie i zwraca uwagę na to, że tak naprawdę o kadrach rozmawiamy? Wie pan, z Komisją Europejską problem polega na tym, że Komisja Europejska też gra tutaj swoje różne gry i poza niewątpliwie obecnym w myśleniu eurokratów pragnieniu, żeby państwa europejskie reprezentowały pewne porównywalne standardy w kluczowych kwestiach, poza rzeczywiście obawą, że Polska oddala się z jakimś kierunku na